Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i czem, a wznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. I widzimy właśnie najnowszą symulację City Skylines 2. Jak widzicie, nowe budynki mają aktualnie te typy bezpośrednio zachodzącego słońca. I tak to się prezentuje. Oczywiście sobie żartuję, bo jesteśmy w Warszawie i widzimy stację lazurową, która powstaje tutaj po prawej stronie. Natomiast o metrze zobaczycie film dzisiaj, po południu. A teraz zobaczymy sobie przebudowę, a właściwie dobudowę drugiej jezdni ulicy Lazurowej. Na odcinku bezpośrednio od ulicy Góraczewskiej, a właściwie ronda Radia Wolna Europa, do Alei Obrońców Grodna, czyli trasy S8. Tak to się prezentuje i na wprost przejdźmy sobie nad całą trasą. Ogólnie ta inwestycja to jest zakończenie budowy całej trasy, która łączy Ursus, Włochy i Bemowo. Chodzi mi oczywiście o połączenie południowej z zachodnią częścią obwodnicy Warszawy. Pierwotnie zaczęło się to wszystko w 2013 roku, skończy się to 10 lat później w 2023 roku. Całkiem długo ta trasa powstawała. Trasa się nazywa, w zależności od odcinka, od Alei Zeńskiej do ulicy Pułczyńskiej jako Aleja 4 czerwca 1989 roku i następnie od Pułczyńskiej do Lazurowej, od Pułczyńskiej do Górczewskiej nazywa się jako Lazurowa. I w tym miejscu tak samo będzie się nazywać jako ulica Lazurowa, bo tak się ciągnie dalej. I zmienia się nie do poznania, przynajmniej względem tego, jak to wyglądało jeszcze kilka ładnych miesięcy temu. Jedna jezdnia, po jednym pasie w każdym kierunku i wąskie chodniki i stare przystanki. To się wszystko zmieniło już teraz, bo ruch aktualnie samochodowy jest tylko i wyłącznie w jednym kierunku. Tylko i wyłącznie samochodem i autobusy i wszystkie pojazdy mogą się przedostać tylko i wyłącznie w kierunku ulicy Górczewskiej. W drugą stronę trzeba jechać właśnie S8 na okrągło trochę, ale zawsze jakaś możliwość przejazdu w tym miejscu jest. Dobrze, że tutaj faktycznie te objazdy nie są aż tak duże, ale trzeba pamiętać o tym, że ruch jest w tym momencie na Lazurowej, na tym krótkim odcinku, tylko i wyłącznie w jednym kierunku, w kierunku ulicy Górczewskiej. No i właśnie w tym miejscu to widać. Ruch samochodowy właśnie teraz odbywa się też dzięki temu po nowej jezdni. Co prawda nowa jezdnia nie jest jeszcze wszędzie oddana do użytku na dwa pasy. W jednym miejscu się zwęża na dosyć długi odcinek, mniej więcej na połowę całej inwestycji. Natomiast już niedługo to się całkowicie zmieni. A przy okazji możecie zobaczyć, o jakiej godziny to nagrywałem. No, zachód słońca. Późno z pracy wychodzę, więc później nagram filmy dla Was, ale biorąc pod uwagę, że to wszystko, wszystkie zdjęcia, które tutaj widzicie, to są z wczoraj, to i tak bym powiedział, że całkiem wszystko to jest świeże. No i tak, po prawej stronie widzimy nową jezdnię i obok niej ścieżki rowerowe, znaczy ścieżkę rowerową i chodnik. Po drugiej stronie tak samo będą ścieżki rowerowe i chodnik. Natomiast na odcinku od ulicy Narwik do ulicy Górczewskiej ścieżka rowerowa i chodnik będzie tylko i wyłącznie po stronie zachodniej. Po stronie wschodniej będzie ciąg pieszo rowerowy, bo tam po prostu nie wystarczyło miejsca, bo jest rezerwa na wiadukt. Natomiast o rezerwie na wiadukt za chwilę powiem więcej, bo teraz sobie jeszcze popatrzmy z góry. Po prawej stronie nowa jezdnia, po lewej stara. Widać dokładnie, że przekrój starej ulicy jest mniej więcej równy z teraz nowej jednej jezdni. No i też widać, że przejazdy rowerowe i przejście dla pieszych będą na wysokości ulicy Narwik. Przejazdy rowerowe i ścieżki rowerowe się łączą w jedną całość i przystanek auto autobusowy ma w tym kierunku również swoją zatoczkę, co nie można było powiedzieć o przystanku w drugim kierunku, natomiast to się jeszcze zmieni, to jeszcze się nie wydarzyło. Tutaj możecie zobaczyć, że ścieżka rowerowa z boku dosyć mocno ostro skręca w prawo. Jest to spowodowane tym, że tutaj została pozostawiona rezerwa na środku i to tak się łączy, żeby po prostu jakoś to ładnie wyglądało w całości. Po środku, gdzie aktualnie znajduje się zaplecze budowy, jest rezerwa na wiadukt, który by powstał w ciągu ulicy Lazurowej nad ulicą Górczewską. Czy kiedykolwiek powstanie, tego nie wiem, ale rezerwa jest, jest. Wiadukt miałby po dwa pasy w każdym kierunku, natomiast to by dosyć mocno wprowadził większy ruch do tej części Warszawy, więc prawdopodobnie jednak to nigdy nie ujrzy światła dziennego, ale trzeba pamiętać, że te wszystkie inwestycje tutaj były realizowane w tym ostatnim czasie, przewidują właśnie możliwość tego wiaduktu do wybudowania, dlatego też mają rezerwę i dlatego właśnie też nie ma ścieżki rowerowej po stronie wschodniej, bo po prostu się nie zmieściła, jeżeli trzeba było zostawić tak dużo przestrzeni na pasie dzielącym, gdyby jednak ten wiadukt kiedyś powstał. Natomiast prace tutaj całkiem ładnie i żwawo idą. Nie jest to może ulica Branickiego, która powstaje jeszcze w szybszym tempie na Wilnie,
milionowy, ale na pewno tutaj nie idzie im źle. Biorąc pod uwagę, że cała inwestycja ma się zakończyć całkiem niedługo, bo mniej więcej w listopadzie 2023 roku, bym powiedział, że termin właściwie jest całkowicie idealny do zrealizowania. Może to tak, połowa nowej jezdni, połowa nowej ulicy Lazurowej jest już gotowa, druga połowa jeszcze nie. Czyli ja mam 50% zrealizowanego, a minęło mniej więcej nawet, mniej więcej minęło aktualnie 10 miesięcy do rozpoczęcia, znaczy połowa tej inwestycji, bo inwestycja zaczęła się w październiku 2022 roku, więc bym powiedział, że to wszystko całkiem ładnie wygląda. Tutaj jeszcze możemy zobaczyć, że stara jezdnia dopiero zaczyna być wyburzona powoli, bo od środy dopiero zaczął się ruch po nowej jezdni, dlatego też wszystkie znaki i sygnalizacje, jak i również oznakowanie właśnie poziome, nie wszędzie jest jeszcze idealne, nie wszędzie już się pojawiło w ostatecznej formie, dlatego też widzimy faktycznie, że jeszcze to się wszystko nie łączy w jedną całość. Co ważne i co trzeba powiedzieć, to jest to, że przed samym skrzyżowaniem właśnie tutaj z S8 jest zawrotka dla samochodów, aby mogły na spokojnie zawrócić ponownie w ulicę Lazurową. Jest to spowodowane tym, że nie ma teraz przejazdu przez ulicę Narwik. Znaczy teraz jest, ale po przebudowie nie będzie. Ulica Narwik zostanie odcięta i nie będzie można przejechać z jednej części na drugą stronę, tylko łącznie będzie przejście i przejazd dla towarzystów. Dlatego, aby mimo wszystko samochody mogły cały czas, nie wjeżdżając w większe skrzyżowania, przejechać to miejsce i połączyć się z ulicą Narwik, będą właśnie zawrotki przed rondem, jak i również przed skrzyżowaniem z trasą S8. I tu jeszcze raz zetkniemy dokładnie. Jak widzicie, nowy, ładny, świeżutki asfalt z wykończonymi krawężnikami, latarniami, jak i również ścieżką rowerową i chodnikiem. Oznakowane ładnie przejście dla pieszych. Jest latarnia już bezpośrednio, żeby doświetlić to w nocy. No i tam dalej jeszcze nie widzimy wszystkich gotowych zjazdów i przejazdów dla rowerzystów. Tu też widzimy, że wszędzie na całym odcinku są po dwa pasy w każdym kierunku, a przed skrzyżowaniami oczywiście jest ich więcej, no bo jest też większe zapotrzebowanie na pasy prawoskrętu i lewoskrętu. I tak to się prezentuje. Na razie trwają prace oczywiście od przekładania sieci pozostałych, które jeszcze zostały po starej jezdni, bo to wszystko musi powstać zupełnie od nowa. Kiedy te prace się zakończą, będziemy widzieć wyburzenie już, znaczy jezdnia i stara ulica całkiem niedługo, bym powiedział, zniknie. Natomiast jak już się zakończą wszelkiego rodzaju przekładania sieci, wtedy będziemy widzieć nową jezdnię, która będzie tutaj powstawać. Ciekawym aspektem jest też ten przystanek tam autobusowy, który pozostał na środku jeszcze aktualnie Lazurowej, wcześniej po prawej, po zachodniej stronie. Natomiast pozostał tutaj na środku placu budowy, no i tak jest. No i tak samo tutaj widzieliśmy też znak, który sygnalizuje nam o tym, żeby skręcać w prawo, na prawą jezdnię, ale aktualnie on się znajduje na środku placu budowy i właściwie nic nas nie informuje. Oczywiście składzik pozostałych elementów, które są niezbędne tutaj do budowy, znajduje się przy biurze budowy i przy samym zapleczu, który jest tutaj na środku jednego z wlotów. Widzimy też, gdzie znajdowała się stara jezdnia i jak bardzo się to wszystko zwężało. Przypominam jeszcze raz, wcześniej, przed rozpoczęciem budowy, było tutaj po jednym pasie w każdym kierunku. Korki oczywiście powstawały tutaj całkiem duże. Natomiast teraz jest dużo lepiej. Co do autobusów jeszcze powiem, bo utrudnienia oczywiście są. Te autobusy teraz jeżdżą po prostu w kierunku ulicy Górczewskiej normalnie, dzienne i nocne, a w kierunku drugim autobusy jadą po prostu trasą S8 z przystankami po trasie, jeżeli takowe istnieją. I to było na tyle z filmu. Jeśli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale i dzisiaj w metrze Karolin. Cześć!